Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników. Odpowiem na dwa. Jedno z dziedziny gospodarki, drugie z dziedziny historii Polski i o charakterze religijnym. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, a przede wszystkim zapraszam właśnie do zadawania pytań, bo dzięki tym pytaniom powstaje wiele programów. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. To pierwsze pytanie o charakterze gospodarczym, finansowym zadała pani Joanna Michalska. Jak będzie wyglądała likwidacja gotówki pana zdaniem i kiedy to nastąpi? Znaczy tak, po pierwsze likwidacja gotówki to już od dawna następuje w całym świecie. To znaczy w momencie, kiedy wprowadzono pieniądz fiducjarny, to znaczy rok 71, od razu zaczęto likwidować gotówkę i tej gotówki jest coraz mniej. To znaczy z tych danych, co pamiętam, to najwięcej jest dolara na rynku papierowego, bo nawet 16% w stosunku do całej ilości dolara na rynku. Dolara jest tak dużo, dlatego że po prostu na całym świecie ludzie te papierowe dolary chowali do skarpet i przez wieki one w dalszym ciągu są przez wieki, no tam powiedzmy przez 150 lat czy przez 200 lat i one po prostu dalej fizycznie są. W wypadku innych walut to jest dużo mniej. Tym, że 16% dolara, to, a dolara jest no, ilości niesamowite. Także ktoś napisał, że gdyby nagle w Stanach Zjednoczonych, w samych Stanach Zjednoczonych ludzie ustawili się w kolejkach do banków i chcieli wypłacić swoje pieniądze w gotówce, w papierowych banknotach, to tiry, znaczy nie byłby problem z dodrukiem tych papierowych pieniędzy, natomiast tiry wypełnione po dach papierowymi dolarami zatkałyby wszystkie miasta i nie byłyby w stanie dowieść tych pieniędzy do banków w ciągu wielu miesięcy. Także mamy sytuację, w której pieniądze papierowe i metalowe są no, szczątkowe. Prawda? To jest, to tylko tak wygląda, że one są, a tak naprawdę to już w zasadzie ich nie ma. I to się oczywiście pogłębia, bo coraz więcej osób się przyzwyczaja do płacenia za pomocą kart i ten obrót bezgotówkowy wciąż zmniejsza liczbę pieniądza, no bo mamy do czynienia z inflacją. Jak twierdzą fachowcy, 50% tylko tej inflacji jest spowodowane wojną na Ukrainie, cenami ropy naftowej, gazu, węgla i tak dalej, a pozostałe 50% bierze się z dodruku pustego pieniądza. Dodruku oczywiście symbolicznie używam tego słowa, bo tu nie chodzi o to, że się papierowe banknoty drukuje, tylko się wypuszcza pieniądz elektroniczny, prawda? Fiat money, niech się stanie pieniądz. Ktoś stuka w klawiaturę i pojawia się nowy pieniądz, także liczba tych pieniędzy elektronicznych się wciąż zwiększa i zwiększa i zwiększa. Natomiast pani pytanie można potraktować w ten sposób, że dotyczy ono momentu, w którym w ogóle już nie będzie papierowego i metalowego pieniądza. No i to może bardzo długo trwać, prawda? Bo to nawet przy wymianie pieniądza jest tak, że stary pieniądz jeszcze długo jest honorowany, to inaczej być nie może. Natomiast koncepcja jest oczywiście taka, że pieniądz fiducjarny, który jest pieniądzem całkowicie umownym, on jest wciąż
jego ilość jest wciąż zwiększana i już dawno powinna być monstrualna inflacja przeobrażająca się w hiperinflację, prawda? Czyli taką inflację, jaką mieliśmy w okresie międzywojennym w Polsce, że ludzi zwalniano z pracy 3 razy dziennie, wypłacano im pensje 3 razy dziennie i po wypłacie biegli do sklepu, żeby kupić podstawowe artykuły żywnościowe, bo gdyby 2 godziny później poszli do tego sklepu, to za te pieniądze już by nic nie kupili, prawda? Tam były pierw setki, później tysiące, później miliony, później miliardy, prawda? Banknot 1-miliardowy. Także taka inflacja już dawno powinna nastąpić, natomiast stosując różnego typu mechanizmy, kruczki, ją opóźniano. Natomiast teraz widzimy, że po prostu już się nad nią nie potrafią, nad tym mechanizmem, nad tym zjawiskiem nie potrafią zapanować i ta inflacja przyspiesza. I wiemy na 100%, że oni liczą się z tym, że doprowadzi to do tego, do czego doprowadza inflacja i hiperinflacja, do upadku pieniądza. I teraz to może nastąpić, to jest pytanie, na ile oni nad tym wszystkim jeszcze panują i jakie mają jeszcze w zanadrzu mechanizmy opóźniające inflację, sztuczne mechanizmy, no, ale w każdym razie moment upadku pieniądza to jest moment, w którym trzeba wycofać stary pieniądz z rynku, żeby wprowadzić nowy pieniądz, prawda? I w przeszłości to wyglądało w ten sposób, że wycofywano jeden pieniądz papierowy, a na jego miejsce wprowadzano drugi pieniądz papierowy, prawda? I to przeliczano, że powiedzmy miliard marek to 1 marka, prawda? I był jakby nowy pieniądz, nowe ceny. Przy tej okazji oczywiście okradano całe społeczeństwa w sposób niebywały. Ja to widziałem w Berlinie Zachodnim. Był taki czas, że dużo tam jeździłem. Najpierw mnie zapraszała Polonia na wykłady, później jakoś polubiliśmy z żoną, z dziećmi to państwo, miasto, nawet w okresie późniejszym, jak już granice zostały otwarte. I jeździliśmy tam, bo to jeziora, lasy, piękna przyroda. I widziałem na własne oczy przemianę marki w euro, prawda? Czyli powiedzmy, że tam w lipcu pojechaliśmy na kilka dni i piliśmy sobie kawę w kawiarni i płaciliśmy 2 marki, szliśmy na targ i kupowaliśmy kilogram pomidorów i też kosztował 2 marki. No to akurat te liczby dobrze zapamiętałem, a później przyjechaliśmy miesiąc później, już było euro i kawa kosztowała 2 euro, kilogram pomidorów kosztował 2 euro i się śmieliśmy, że nie zmieniono cen, tylko zmieniono walutę, prawda? Tam, gdzie było napisane marki, było teraz napisane euro. Tylko że relacja pomiędzy marką a euro to było 2 marki, 1 euro, więc jeżeli cena się zmieniła z 2 marek na 2 euro, to oznaczało, że cena kawy wzrosła dwukrotnie. No więc ta zmiana pieniądza ratuje jakby sytuację, prawda? Może ratować ją tylko na krótki czas. Natomiast z tego, co wiemy, bo już były testy przeprowadzane w Unii Europejskiej, no to ma zostać miejsce pieniądza fiducjarnego, papierowego i elektronicznego. A pieniądz cyfrowy to już tylko pieniądz cyfrowy, czyli mamy, każdy z nas ma mieć przy sobie urządzenie niewielkie nazywane portmonetką cyfrową i teraz przychodzi pani do rolniczki i mówi, chciałam kupić 10 jajek i ta jej daje 10 jajek i ta kupująca wyjmuje portmonetkę cyfrową, dotyka tą portmonetką cyfrową, portmonetki cyfrowej
właścicielki jajek i w wyniku tego dotknięcia wystukana w tej portmonetce suma przechodzi z jednej portmonetki na drugą. To znaczy dotąd tu się wyświetlało 100 zł, a tutaj 98, a teraz tu się wyświetla 98, a tu 100. No i wtedy już nie byłoby pojawienie się pieniądza cyfrowego, bo oznaczałoby, że całkowitą likwidację pieniądza papierowego. Drugie pytanie o naturze religijnej, zaskakujące, zadała ją pani Maria Hoppe. Szczęść Boże, właściwie chciałam zwrócić panu uwagę na pewien ważny szczegół ślubów lwowskich. Mianowicie od zawsze, zawsze w cudzysłowie, w nawiasie od dziesięcioleci, uważałam, a dość dużo nad tymi ślubami zastanawiałam się i byłam pewna, że w drugiej obietnicy króla, kiedy za przepotężnym pośrednictwem twoim nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał, aby na podziękowanie tobie dzień ten corocznie uroczyście i to powietrzne czasy był święcony. Uważałam, iż dzień ten w tym kontekście oznacza dzień zwycięstwa nad Szwedami, czy też dzień zwycięstwa w tych wojnach, które to za ucisk kmieci spadły na Polskę, a w których głównym konfliktem były walki ze Szwedami. Z pana natomiast wypowiedzi wynikało dla mnie, o ile dobrze zrozumiałam, iż pan za ten dzień uważa dzień złożenia ślubów, a więc 1 kwietnia. Mogę powiedzieć, że mi, jako wierzącej Polsce, w związku z tym największym chyba cudem jasnogórskim, a przynajmniej najbardziej opiewanym i znanym nawet najmniejszym Polakom, brakuje mi tego wysiłku, chyba niewielkiego, historyków i ludzi wierzących, aby określić datę tego niezwykłego zwycięstwa i czcić w ten dzień zwycięstwo Matki Bożej. Noc z 26 na 27 grudnia, kiedy to wojska szwedzkie odstąpiły spod Jasnej Góry, nie jest chyba przez nikogo wspomniana w Polsce. Znaczy, całkowicie bym się z panią nie zgodził. Znaczy, pani wykryła jedną rzecz, że jedno ze zdań ślubów lwowskich nie jest precyzyjne. Bo to zdanie brzmi, jeszcze raz je przytoczę z tego najbardziej oryginalnego tekstu ślubów. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem twoim i syna twego wielkim zmiłowaniem nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u stolicy apostolskiej, aby na podziękowanie tobie i twojemu synowi dzień ten corocznie uroczyście i to powietrzne czasy był święcony. No i teraz pytanie, o jaki dzień chodzi? I pani mówi, że chodzi o dzień zwycięstwa nad Szwedami. Absolutnie się nie zgadzam, bo ewidentnie dla mnie, chociaż nie jest to tak tutaj precyzyjnie, to prawda, ujęte, chodzi o dzień ślubowania. Dzień oddania Polski w opiece Matki Bożej. Nie jest ważne to zwycięstwo późniejsze nad Szwedami, tylko ważne jest, że Polska została oddana w opiekę Matce Bożej i ten fakt oddania się Matce Bożej ma być, ten dzień tego oddania się ma być tym świętem po wieczne czasy, które ma przypominać, że Królową Polski, zgodnie z jej zresztą wolą wyrażoną w prywatnym objawieniu, jest Matka Boża. I teraz zauważmy dwie rzeczy. Pierwsza kwestia, że ustalenie dokładnie dnia zwycięstwa nad Szwedami może być niemożliwe. Ja nie pamiętam teraz tych późniejszych wydarzeń tak dokładnie, żeby sobie uświadomić, czy był jakiś taki dzień, ale z samej wypowiedzi pani by wynikało, że to jest dyskusyjne. Natomiast gdybyśmy obchodzili święto zwycięstwa nad Szwedami, no to co byśmy obchodzili? Tu chodzi o ten fakt najważniejszy oddania Polski, uczynienia Matki Bożej Królową Polski. No i teraz przy okazji zupełnie inna kwestia. To znaczy może nie, może jeszcze tutaj coś dopowiem, że ta część ślubowania nigdy nie została wypełniona. Prawda? I niektórzy nawet mówią, że specjalnie
dzień 1 kwietnia uczyniono w świadomości Polaków takim dniem niepoważnym. Prima aprilis, prawda, to co mówi się w ten dzień, co robi się w ten dzień, to nie należy tego traktować poważnie. I przy okazji ustalenie święta Matki Bożej Królowej Polski, Królowej Korony Polskiej na dzień 3 maja, co stało się na wniosek biskupów polskich okresu międzywojennego, uczynił to papież, no to był ten taki typowy numer stosowany przez Kościół, żeby świętem katolickim przykryć święto pogańskie, święto niekatolickie. To święto niekatolickie 3 maja, święto konstytucji 3 maja, konstytucji masońskiej i konstytucji antykatolickiej. Nie będę rozwijał tego wątku, bo specjalny program na ten temat poświęciłem. Ale druga uwaga, tak na marginesie, to jest to, że przedziwne to jest, prawda? Bo mamy jakby dwa fakty związane ze ślubami jasnogórskimi. Pierwszy fakt, złożenie tych ślubów. Składa je legalny król, prawdziwy król Polski, w imieniu Polski, razem ze wszystkimi stanami. Kolejny król to potwierdza. Potwierdza to Inter Rex o wiele później, czyli prymas Wyszyński, prawda? Bo w momencie, kiedy nie ma legalnej władzy, władzę sprawuje w Polsce prymas, że tutaj i drugi fakt zwycięstwa nad Szwedami. I teraz pytanie, czy ten drugi fakt w ogóle powinien być tu ważny? No i teraz wynika z tego, że dla króla był ważny. A z tego by z kolei wynikało, że to jest ten moment ślubów i dopiero teraz dzięki pani pytaniu sobie to uświadomiłem. To jest ten moment tych ślubów, który jest taki mało katolicki. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można różnie interpretować tą wypowiedź Jana Kazimierza, bo jeżeli pamiętajmy, że on był bardzo pobożny i tak bardzo pobożny, że papież uczynił go świeckim kardynałem. To uczynił go kardynałem. Kiedyś to było możliwe. Uczynienie kogoś, kto nie jest kapłanem, kardynałem ze względu na szczególne zasługi dla Kościoła, więc można to zinterpretować w ten sposób, że Jan Kazimierz mówi: ja załatwię w Stolicy Apostolskiej sprawę tego święta polskiego po zwycięstwie nad Szwedami, dlatego że no wcześniej nie będzie możliwości, bo wcześniej trzeba będzie walczyć ze Szwedami. I taka interpretacja byłaby w porządku, to znaczy pokazywałaby, że tu nie ma nic w tym ślubowaniu niekatolickiego. Natomiast znowu mamy tutaj brak precyzji, bo gdyby to było precyzyjne, to ten tekst ślubowania powinien brzmieć, że uczynię ten dzień oddania, uczynienia Matki Bożej Królową Polski świętem dla Polski i dla polskiego Kościoła w najbliższym możliwym momencie. No, no i wtedy nie byłoby ważne, czy to będzie zwycięstwo nad Szwedami, czy to będzie jakiś inny czas, w którym będzie można takie kwestie załatwiać. Natomiast interpretacja tego zdania, która byłaby już taka mało katolicka, no to taka, że uczynię to ten dzień świętem, jak zwyciężę nad Szwedami, czyli taka jakby próba staram się użyć najbardziej odpowiednie słowo i żeby za daleko nie pójść. Próba takiego no, wywarcia nacisku na Matce Bożej, że jeżeli ty załatwisz zwycięstwo nad Szwedami, to ja załatwię święto twoje dla Polski, prawda? Bo no, normalna prawdziwie katolicka modlitwa, no to proszę Cię Matko Boża, proszę Cię Chryste o to, żeby Polacy zwyciężyli Szwedów, o ile taka jest Twoja wola, prawda? Bo wola Boża mogła być inna. Z jakiegoś tylko Bogu znanego
powodu, który nas przerasta, którego nie potrafimy sobie wyobrazić. Byłbym za tym, żeby jednak dokonać tej katolickiej interpretacji, że myśl zawarta w ślubowaniu była taka, że uczynię ten dzień świętem kościelnym i narodowym, jak tylko będzie najbardziej sprzyjający moment ku temu, a w myśleniu Jana Kazimierza no ten moment on widział jak najbliżej, czyli w momencie zwycięstwa nad Szwedami, no i miał w tym momencie, w momencie składania ślubów lwowskich, miał powody, żeby przypuszczać, że to zwycięstwo rychło nastąpi. Podsumowując, państwo polskie zobowiązało się obchodzić jako święto narodowe, przynajmniej jako święto narodowe, ale również jako święto kościelne dla polskiego kościoła, jako jedno z największych świąt, czy lepiej, największe święto, święto dotyczące, związane ze złożeniem przez Jana Kazimierza w imieniu Polaków ślubów lwowskich. No i dalej tego święta nie ma. To postępowanie biskupów okresu międzywojennego dla mnie jest w dalszym ciągu niezrozumiałe. Dlaczego próba przykrycia święta Konstytucji 3 maja na 3 maja, a nie jednak 1 kwietnia. Myślę, że kiedy Polska będzie wychodzić wreszcie kiedyś, niedługo mam nadzieję, na prostą, to doczekamy się i tego święta w dniu 1 kwietnia. Dziękuję bardzo. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi, Piłsudski, propaganda. Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na kapitalbook.pl.